Musicie zejść niżej, obniżyć swój środek ciężkości. Zyskacie wtedy dużo większą stabilność, ok? Czyli jak jadę sobie wprost, mogę być wyprostowany. Jak robię zakręt, schodzę w dół, tak? Robię zatrzymanie, chwilę hop, przysiad sobie zrobiłem, tak? To też jest ten przysiad, często o tym zapominamy. On jest bardzo ważny, bo on tak naprawdę wyrzuca to nasze hamowanie na znacznie wyższy poziom, ale o tym jest w tym trzecim kroku, dopiero w tym ostatnim, kiedy uczymy się już takiego perfekt hamowania bokiem.